Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Kochani, dzisiaj mija dokładny rok, odkąd wrzuciłam swój pierwszy filmik tutaj na ten kanał. Mam świeczkę, jest roczek naszego wspólnego kanału, bo tak naprawdę gdyby was nie było, to ten kanał nie miałby szans zaistnieć. Jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak bardzo YouTube może zmienić życie, jak bardzo można się przez niego otworzyć, jak można po prostu stać się zupełnie inną osobą przez nagrywanie zwykłych filmików, po prostu mówienie do innych ludzi. Jestem niesamowicie zadowolona, że mogę tutaj dla was być, że mogę dla was nagrywać. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie was coraz więcej, że będziemy mieli coraz lepszy kontakt, że moje filmy będą coraz lepsze. Mam ogromną nadzieję, że będzie was w tym roku jeszcze więcej i życzę sobie, żebym za rok mogła tutaj nagrać filmik z świeczką na 2 latka. Tak naprawdę po prostu chcę wam podziękować jeszcze raz za wszystko i mam nadzieję, że moje życzenie się spełni. Dążmy do tego, trzymajcie za mnie kciuki, ja też za siebie trzymam i wspólnie dmuchamy świeczkę. Uwaga! Raz, dwa, trzy! I znowu będę miała przyjemność nagrywania dla was filmików. Dobra, taki szybki komentarz. Miałam przekomiczną fryzurę. Przez całe te filmiki, tak naprawdę, które nagrywałam, ja sama się zmieniałam z wyglądu, z charakteru, z tego, co mówię, jak mówię. I tak naprawdę też zmieniło się to, jaką jestem osobą. Jak byłam młodsza, zawsze byłam energiczna, wszędzie mnie było pełno, tu byłam, tam skakałam gdzieś, tam byłam, coś tam robiłam. Potem nadszedł taki okres właśnie na początku gimnazjum, koniec 6. klasy, początek gimnazjum, gdzie jakby wszystko się zmieniło, całe moje życie się zmieniło. Ja wiem, to może brzmieć głupio, bo dla mnie też to czasami brzmi głupio, ale zmieniłam się, byłam naprawdę taką inną osobą, jakby zupełnym przeciwieństwem mnie z teraz. Byłam w sumie zamknięta w sobie, wszystko mnie przytłaczało, byłam taka smutna. No to był dziwny okres w moim życiu. Postanowiłam, że wrócę do nagrywania z tego względu, że wiem, że to pomaga, że to pomaga się otworzyć, że to pomaga nauczyć się tego, żeby być pewniejszym siebie. Wydaje mi się, że osiągnęłam to, co chciałam. Ostatnio uświadomiłam sobie bardzo ważną rzecz i chciałabym się nią kierować przez cały najbliższy rok. Uświadomiłam sobie, że trzeba żyć tak, że gdybym dowiedziała się, że jutro zginę, to mogłabym powiedzieć samej sobie, że przeżyłam to życie znakomicie, że jestem zadowolona z tego, jakie przeżyłam. I tak naprawdę nie chcę się zamartwiać o to, co by było gdyby, po prostu martwić się na zapas, tylko po prostu trzeba żyć chwilą. Są takie bardzo niefajne dni, są takie dni, kiedy jesteś smutny, przygnębiony, ale tak naprawdę co to by było za życie, gdyby ciągle było kolorowo? Przecież nie byłoby z tym żadnej zabawy tak naprawdę. Teraz jest taki czas, kiedy młodzi ludzie, ja, ty, twoja przyjaciółka, twój przyjaciel, uczymy się takich różnych zachowań, różnych sytuacji, żeby potem w przyszłości sobie z nimi dać radę. Poprzedni rok, który razem spędziliśmy, zupełnie mnie zmienił. Nauczyłam się bardzo dużo o tym, jak stać się bardziej otwartą osobą. Przede wszystkim nabrałam jeszcze większego dystansu do siebie. Jestem mega zadowolona z tego, jak przeżyłam tamten rok, mimo że było dużo, dużo pracy nad tym, żeby być taką osobą, jaką jestem teraz. Dziękuję wam, że przetrwaliście ze mną ten rok i mam nadzieję, że przetrwamy razem kolejny. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, komentarzach, ponieważ uwielbiam je czytać. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! Zapomniałabym jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy. Otóż miałam pozdrowić Kamila i Kamil wie, że chodzi o niego. Kamil sobie zasłużył. No. Także pa!